Zapraszam na moją grupę na Discordzie Balony Dexiego, link w opisie. Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pod ostatnią ankietą na społeczności większość osób zagłosowało, że chcą zobaczyć w tym odcinku porównanie Ricocheta kontra Colta, więc właśnie dlatego ten film powstał. Piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku z tej serii. Więc okej, ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Zacznijmy od dosyć spornej kwestii, czyli podstawowy atak obu postaci. Dlaczego spornej, dowiecie się już za chwilę. A więc okej. Colt na pierwszym levelu zadaje 300 damage'a za jedną strzałę. Ricochet zadaje o 20 życia mniej, czyli 280 damage'a. Więc w pierwszej konkurencji niby powinien wygrać Colt. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że strzały Ricocheta odbijają się od ścian, co teraz widzicie na ekranie. Jeszcze jedną jego zaletą, którą przeważa nad Coltem, jest to, że ma dłuższy dystans strzałów, co również teraz widzicie na ekranie. Dlatego dałbym po jednym punkcie dla Colta, jak i Ricocheta w tej konkurencji. Kwestia życia obu postaci jest dużo łatwiejsza, ponieważ nie ma w niej żadnych sporów. Po prostu Colt wygrywa, ponieważ ma 2800 życia, a Ricochet o 400 mniej, czyli 2400. Więc okej, mamy nowego faworyta, 2-1 dla Colta. W przypadku supermocy obu postaci jest podobna sytuacja co przy pierwszej konkurencji. Colt zadaje o 20 życia więcej niż Ricochet oraz jego ult niszczy ściany, ale za to Ricochet ma większy dystans strzałów, jak i jego pociski odbijają się od ścian. Więc moim zdaniem ponownie obie postaci powinny dostać po tej samej ilości punktów, czyli 1. Ostatnią konkurencją na dziś jest funkcjonalność postaci na tryby. Ogólnie Colt i Ricochet to dosyć funkcjonalni brawlerzy, ale są pewne wyjątki, tak jak to, że Colt jest lepszy na Haste'a, jak i Showdowna, ale za to Ricochet jest lepszy na Bounty oraz ewentualnie Game Grab'a. W tej konkurencji żadna postać nie dostaje punktu, ponieważ jedna postać jest dobra na jakiś tryb, ale druga za to na inny tryb. Więc okej, to by było na tyle w tym odcinku. Ten odcinek wygrał Colt. Piszcie w komentarzach propozycje oraz napiszcie waszym zdaniem, kto jest lepszy. Ja się z wami żegnam, oczywiście jeszcze standardowo do końca gameplay. Cześć!